Full Street View, czyli ten żółty ludzik, którego możecie znaleźć na dole mapy na mapach Google. Możecie go przeciągnąć i sprawdzić, jak wygląda coś w rzeczywistości. Na pewno go znacie w Polsce, nieraz go używaliście. Ale w Niemczech nie do końca jest to takie proste, no bo właściwie go tutaj nie ma. Jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego, to zobaczcie ten odcinek. Więc jak to się stało, że jedna z najbogatszych gospodarek na świecie nie ma Google Street View? No nie są w tym towarzystwie sami, bo mają też zakompanów na przykład Austrię, czyli ich sąsiadów, ale także i Koreę Północną na przykład. Jak widzimy, Niemcy stanowią jedną, prawie że całą, pustą plamę w Europie. Nawet Ukraina czy dużo słabsze gospodarki w Europie mają Street View. Dlaczego więc Google jednak postanowiło nie zamieszczać tych zdjęć w Niemczech? Tutaj, żeby od razu wyjaśnić nieścisłości, to jest on dostępny w dużych ośrodkach miejskich, ale nawet jak wtedy wyjedziecie na Street View, na przykład w Monachium, to wiele budynków jest tam wymazanych, czy też po prostu rozmazanych, żeby nie było widoczne konkretne szczegóły takich obiektów. No i to też jest ten główny powód, jakiego Street View nie ma w Niemczech, a więc generalnie prywatność, to, że ludzie nie chcą, aby ich domy i ich mieszkania znajdowały się na jakimś portalu, czy na właśnie w tym przypadku mapie. I na przykład była jakaś spółdzielnia mieszkaniowa w Monachium, w której zrobiono takie zdjęcie z samochodu Google Street View. No i taka społeczność dowiedziała się, że to zdjęcie trafiło do internetu i automatycznie zgłosiła naruszenie polityki prywatności. No i to kończyło się usunięciem takiego zdjęcia, bądź właśnie jego zamazaniem. Więc tutaj Google miało tak wiele pozwów w Niemczech, że na pewnym etapie postanowili, że to w ogóle nie ma sensu. Tak? Że po co nam taki serwis w Niemczech, skoro i tak właściwie nie da się z niego korzystać? Albo wszystkie zdjęcia są rozmazane, albo w ogóle ich nie możemy umieścić. Jednak Google tak szybko nie poddał się. W 2010 roku spróbowali jeszcze raz i obiecali, że zmapują 20 największych miast w Niemczech. No i skończyło się, jak się pewnie już domyślacie, klapą. A więc część tych samochodów w ogóle została zniszczona w trakcie robienia zdjęć. W ogóle dane, które zostały wtedy zebrane, w większości nawet nie pojawiły się jednak w Street View ostatecznie. A więc cała ta kampania zakończyła się fiaskiem. Wszystko to przez niemiecki obłęd prywatności. Wiem, czy wiecie, ale Niemcy są pierwszym krajem, które wprowadziły pierwsze prawo o polityce prywatności na świecie. Zresztą prywatnością w Niemczech to bywa różnie. Z jednej strony są bardzo przejęci, kiedy trzeba na przykład zapłacić kartą w sklepie, bo uważają, że ich będą śledzeni albo ich dane gdzieś wyciekną. A z drugiej strony każdy ma dalej nazwiska na drzwiach do klatki schodowej. A więc z tym bywa różnie. Co ciekawe, też dosyć normalne jest rozbieranie się w parkach i na przykład na plażach, po prostu opalanie się nago. I wtedy nikomu nie przeszkadza tutaj jakaś prywatność. Ale skąd może wynikać u Niemców ta przezorność właśnie i to ciągłe taki strach o swoją prywatność? A wielu tutaj wymienia, że jest to, wynika to z historii, jaką mają Niemcy, a więc czasów tutaj jeszcze nazistowskich w Niemczech, czyli pełnej kontroli nad obywatelami, czy też późniejszych przez Stasi, między innymi, czyli takich naszych, odpowiednika naszych służb bezpieczeństwa. Też jako ciekawostkę to właśnie, że Google ma tu jeden z swoich oddziałów w Niemczech i właśnie ten oddział zajmuje się w Google polityką prywatności. A więc z jednej strony widzą tutaj minus, bo nie mogą wprowadzić swoje usługi Street View, a z drugiej strony widzą też tym potencjał, że właśnie Niemcy tak są zaawansowani, jeżeli chodzi o politykę prywatności i ochronę danych osobowych. No i z tego powodu właśnie otworzyli tutaj swój oddział. Google w 2017 roku był już w 83 krajach na świecie i miał zmapowane ponad 15 milionów kilometrów dróg. Czy zatem jest szansa, że w końcu pojawi się w Niemczech? A wiele ekspertów uważa, że jednak tak, bo nastrój społeczeństwa w Niemczech także powoli się zaczyna zmieniać. A co ciekawe, też przyczynia się do tego koronawirus. Bo już na przykład płatność kartą w Niemczech jest teraz dużo łatwiejsza niż jeszcze przed wybuchem pandemii.
Wy co sądzicie o bojaźliwości Niemców? Może mają rację? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli spodobał Ci się Światmap, zostań na tym kanale, subskrybuj go i czekaj na więcej.